dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże. W Czarnogórze. A naszą czarnogórską przygodę zaczynamy od Kotoru i Bramy Morskiej, która od morza wiodła do miasta, którą także i my od morza do miasta przechodzimy. Kotor powstaje w III wieku przed naszą erą dzięki Ilirom. Następnie zadomowiają się tutaj Grecy, później lud z Dalmacji, a następnie Habsburgowie, no i w kolejnych latach Kotor trafia do Czarnogóry już pełnoprawnie. Miasto, które zdecydowanie przypomina Trogir i jak się pobłądzi po tych uliczkach, to naprawdę sami się przekonacie, że tu jest jak w Trogirze. Uliczką z Placu Broni przechodzimy na Plac Mąki, który nazwę swoją zawdzięcza po prostu handlarzom. A tu rzuca nam się w oczy po lewej ręce pałac Buciów, pochodzący z wieków średnich, naprzeciwko XVII-wieczny pałac Pima. Pałac charakterystyczny z powodu arkadowego tarasu, który od razu rzuca się w oczy po wstąpieniu na plac. Średniowieczne miasta mają to do siebie, Kotor także to ma, że gdzie nie spojrzysz, to wydaje ci się, że widzisz zabytek. Ale jest takie miejsce, które naprawdę trzeba zobaczyć i fajnie, że można do niego wejść także na wózku inwalidzkim, bo jest tu podjazd. To jest katedra świętego Tryfona, pochodząca z wieku XII, wybudowana na miejscu wcześniejszej romańskiej, czy wczesnoromańskiej świątyni z IX wieku. No i słuchajcie, po raz pierwszy props za podjazd. Wnętrze świątyni zachwyca surowością. Kolumny korynckie na przemian z kolumnami z czerwonego kamienia wydzielają nawę główną, a na końcu ołtarz, niezwykły, pozłacany ołtarz. Przed wejściem na górę warto zwrócić uwagę na stojącą tutaj chrzcielnicę z IX wieku. Moim zdaniem Kotor jest bardzo podobny do Trogiru, a to wszystko za sprawą historii, która podobnie potoczyła się i w Trogirze, i tutaj właśnie w Kotorze. Jest pewna ciekawostka dotycząca tej mniejszej cerkwi. Otóż od XVII do XIX wieku obok siebie, na równym poziomie, stały ołtarz prawosławny i ten katolicki. A przy dźwiękach tej muzyki fajnie jest podziwiać serbską świątynię. To jest cerkiew świętego Łukasza z XII wieku z pięknym ikonostasem w środku. Niewielka, ale już niedaleko obok niej znajduje się inny, dużo większy kościół. Obok jakże oryginalnej i ciekawej cerkwi znajduje się najważniejsza cerkiew prawosławna w Kotorze, cerkiew świętego Mikołaja, pochodząca z XX wieku. Słuchajcie, Kotor jest miastem kotów, jest tu nawet muzeum kotów, ale zamknięte niestety teraz. No uroczy ten Kotor, czarujące te uliczki. Naprawdę warto tu zabłądzić, a dodatkowo cały Kotor jest dla osób poruszających się na wózku bardzo fajny, ponieważ te kamienne płyty są w miarę równe.
Schodów za dużo nie ma. No do kaplic się nie da wejść, do świątyń się nie da wejść. Ale czy to potrzebne? Sama przechadzka po tym mieście daje niezapomniane wrażenia, bo jest naprawdę uroczy. Ale Czarnogóra to też takie klimaty i po nich widać, jak dużo ten kraj ma jeszcze przed sobą. Podróże. Dotarliśmy do części Tivatu zwanej Porto Montenegro. Najnowszej, najbardziej ekskluzywnej części Czarnogóry, a zdecydowanie największego i najbardziej ekskluzywnego portu w tym kraju. Czarnogórcy mieli zakusy, żeby stworzyć tu takie małe Monako. I szczerze powiem, byliśmy w Monako, widzieliśmy Monako, no i trochę im się chyba to udało, ponieważ te jachty ogromne, które tu stoją, równiuteńka kamienna marina, palmy, no i jakby luksusowy klimat, nadają temu miejscu szycht, blichtr i ekskluzywność, a jednocześnie w restauracjach, kawiarenkach, które tu się znajdują, nie jest jakoś aż strasznie przesadnie drogo. Zresztą podobnie jak w Monako. W Monako także można zjeść niedrogo. Przejdźmy się zatem, jakby to zrobili właściciele tych pięknych jachtów, nieśpiesznie, lekko bez celu, spokojnie, tak relaksacyjnie. Przejdźmy się po Tivacie. No a jak to wszystko się zaczęło? Tutaj niegdyś stacjonowała marynarka Jugosławii, była tu stocznia marynarki Jugosławii. 20 lat temu pewien multimiliarder z Kanady, właściciel największej kopalni złota na świecie, postanowił, że zainicjuje i stworzy tutaj ekskluzywny port, 5 apartamentowców, hotel, restauracje i sklepy najbardziej znanych marek na świecie. Obecnie może tu cumować ponad 600 jachtów, jak widzieliście, ogromnych jachtów. No i luksus czuć w tym miejscu. Totalnie inaczej jest niż wreszcie Czarnogóry, niż w innych miastach Czarnogóry. Jest tu wszystko oderwane całkowicie od tej czarnogórskiej rzeczywistości i no nie wiem, czy ładniejsze. Jest inne po prostu. Jest jakby luksusowe. Ale w otoczeniu tych gór przepięknych, padających do morza, robi bardzo fajny klimat, zdecydowanie upodobniający to miejsce do Monako. No i jak przystało na luksus i blichtr, jest też czarnogórska Wenecja, a dokładnie plac, który nosi imię właśnie Wenecji, tutaj w Tivacie, w porcie Montenegro. Poprzeplatane tu jest wszystko takimi fikuśnymi rzeźbami, rzeźbami ludzi z ogromnymi stopami, prawie jak we Władcy Pierścieni, hobici. To wszystko to dzieło pana Zareskiego i upiększa przestrzeń. No w końcu luksus to też sztuka. Tutaj nowoczesna sztuka. Gocha, jak ci w Porto Montenegro? Jak w Monako. Super, w ogóle. Inna Czarnogóra chyba. Faktycznie. Luksusowo, równo, tak.
światowo, powiedziałabym. Fajne jest też hasło przewodnie Porto Montenegro. Życie mniej zwyczajne. I to się tu zgadza. Ja zdaję sobie sprawę, że te jachty z ekologią to mają wspólnego zero, bo palą diesla jak smoki i wypuszczają dym w powietrze, ale kurde, ale bym się chciał chociaż na tydzień takim pobujać po Morzu Śródziemnym, wpłynąć sobie do Monako czy tutaj do Tivatu. O, już nawet nie mieć na własność, ale chociaż tak tydzień sobie popływać. Może ktoś z was ma taki jachcik i chciałby nas zaprosić na rundkę po morzu. Luksus luksusem, nowoczesne łodzie nowoczesnymi łódkami, ale fajnym i ciekawym w tym miejscu jest to, że pozostawiono historii jej należne miejsce. Wskazano to, że tutaj był port Jugosławii i że pozostawiono tu jugosłowiańskie łodzie podwodne i inne okręty z tego czasu. I wyobraźcie sobie, że ten wielki kolos góra dół steruje takimi malutkimi skrzydełkami. Jeszcze jedna ważna tiwatowa rzecz, to nie wiem, czy my tak trafiliśmy, czy tak tu po prostu jest, że jest tu pusto. Nie ma tutaj tłumów turystów. Nie wiem, dlaczego oni tutaj nie przyjeżdżają. Być może twierdzą, że ten luksus i przepych równa się ogromne ceny wszędzie, a tak nie jest. Rakija kosztuje tyle samo. Kawa kosztuje tyle samo, co w Budwie, więc... Ale w sumie fajna jest to ucieczka od zgiełku tych nadmorskich miast, tych nadmorskich kurortów turystycznych. Tivata, w zasadzie Porto Montenegro, to jest dobre miejsce do tego, aby przemyśleć sobie, po co jest luksus. No i tak, jak się przemierza te uliczki puste, niezatłoczone przez samochody, przestrzenne, z oczkami wodnymi, z słodką wodą, bo przecież można, z rzeźbami i ze wszystkimi innymi obrazami, artystycznymi detalami, które tutaj są, dochodzimy z Gochą do wniosku, że luksus nie jest po coś. Luksus jest, aby być luksusowym, po prostu. Przyjechać do Czarnogóry i nie przyjechać do Tivatu, do portu Montenegro, to pewnie jakby nie być w Czarnogórze. Jednocześnie być tylko tutaj, to zdecydowanie nie być w Czarnogórze. Te miejsca tak różne, mimo że w jednym kraju, ta cała Czarnogóra, która jest zupełnie inna niż tutaj, zupełnie inna niż klimat Porto Montenegro, ale urocza. A to, że tu jest inaczej, to nie znaczy, że źle. To, że tu jest inaczej, nie znaczy, że nie ma klimatu. Bo ten klimat jest, tylko troszkę inny. Pewnie wielu się nie spodoba, wielu stwierdzi, że to nie jest Czarnogóra, ale to jest Czarnogóra i Tivat bez Czarnogóry i Czarnogóra bez Tivatu nie istnieją. A my lecimy zatem dalej w poszukiwanie kotorskich pięknych miejsc. Robimy podróże. Podróżując sobie drogą wiodącą wzdłuż Zatoki Kotorskiej, docieramy do bardzo ciekawego punktu widokowego. Pałac Tre Sorelle, zbudowany przez ojca dla trzech pięknych córek w tej nadmorskiej miejscowości. Posiadał trzy wieże, ale połączone jednym dachem. Dlaczego taki wyjątkowy jest ten pałac? Otóż trzy siostry zakochały się w tym samym marynarzu. On jednak chciał tylko jednej z nich. Ta, solidarna ze swoim rodzeństwem, powiedziała, że w takim razie niech każdy zachowa tę miłość w sercu, ale na własność marynarza nie będzie miał nikt. Kiedy któraś z sióstr miała umrzeć, pozostałe miały zamurowywać okno. I tak faktycznie jest. W pałacu Tre Sorelle mamy zamurowane okna. Dwa.
bo trzeciego, po śmierci trzeciej siostry, nie było komu zamurować. Zatoka Kotorska, a po czarnogórsku Boka Kotorska. Skąd ta nazwa i co oznacza? Boka oznacza usta, jak spojrzycie z góry na Zatokę Kotorską z map, na mapie czy z drona, to tak właśnie Boka Kotorska wygląda. My jesteśmy dokładnie w połowie, na przesmyku. I tutaj widoki są po prostu nieziemskie. Monumentalność gór spadających do morza. Miasteczka jakby wydarte wzgórzą, wybudowane i wbite w skałę. A to wszystko na tle wody o niezwykłej czystości i niezwykłym kolorze. Sami zobaczcie. Trasie naszego objazdu Zatoki Kotorskiej trafiają się też promy. A Zatokę Kotorską można sobie przypłynąć, nie trzeba jej objeżdżać. Skrócić drogę możemy właśnie promem. Wjazd na prom 4,5 euro od samochodu osobowego. Trzeba słuchać panów dyrygujących i kierujących ruchem, bo jest tu naprawdę niezły bajzer. Z samochodu wysiadać nie trzeba, chociaż polecamy, jak ktoś może, bo tam wieje, a tu jest gorąc. A podróż trwa jakieś 10 minut. Jak ci na promie? Super, fajny sposób na to, żeby skrócić sobie drogę, chociaż widoczki wokół Boki Kotorskiej są warte poświęcenia im czasu. A bałaś się popłynąć? Nie, tym razem. Podróżując widokową trasą wokół Zatoki Kotorskiej docieramy do Perastu, a tutaj nie lada gratka. Kościół Matki Boskiej na skale. Wiąże się z tym pewna legenda. W 1452 roku dwaj bracia znaleźli na niewielkiej skale obraz Matki Boskiej. Postanowili zanieść go do kościoła w Peraście, ale obraz zniknął i wrócił na skałę. Powtarzało się to co najmniej 3 razy. Władze postanowiły, że trzeba zatem wybudować na skalę kościół. Żeby to zrobić, zatopiono co najmniej kilkaset łodzi wypełnionych kamieniami, bo obok skały trzeba było najpierw wybudować wyspę, żeby móc na niej postawić kościół. Robimy podróże. Herceg Nowi, podobnie jak Kotor czy Perast, leży także nad Zatoką Kotorską, jednak nad częścią, która znajduje się bliżej morza, czyli już za przesmykiem. Pełną piersią życie bije w budwie o tej porze, a tutaj spokój, cisza. Można się porelaksować. Nieśpiesznie przechadzamy się promenadą nad Morzem Adriatyckim, nad Zatoką Kotorską w stronę Starego Gradu. Wiatrzyk powiewa. Sympatyczne miejsce, choć trochę betonowe, ale sympatyczne. Promenada ogólnie dostępna jest dla osób poruszających się na wózku, no ale czasami wypadają też takie, jak tutaj, przeszkody.
My jednak się nimi nie przejmujemy, bo mamy wejście i zejście, które mamy obadane i jest dostępne. Oczywiście w artykułach na blogu podpowiemy, gdzie to wejście jest, gdzie je znaleźć. No a dalsza część promenady, jak najbardziej równiuteńka, betonowa, fajnie się po niej jedzie. No i ten wiaterek od morza, który bardzo, bardzo umila spacer po tejże promenadzie. Czarnogóra to oczywiście też jedzenie i poza ciewapi, plejskawicą czy priganice. Trzeba tu też spróbować zup rybnych. Są takie na rosołku, ale tą bardziej tradycyjną jest ta na pomidorowym sosie. Wygląda to tak. No i zobaczmy, jak smakuje ta zupa. Smaczna, jak pomidorowa z rybą. Oczywiście hercegnowiańska promenada. Pełna jest restauracji, barów, w których można przysiąść, zjeść lub zrelaksować się przy winku, kawce, jakichś lodach, ciasteczku z widokiem na Zatokę Kotorską. Nowi, miasto tysiąca schodów. Miasto, w którym orientalna roślinność przepięknie łączy się z wenecką zabudową. Powstało w 1382 roku wcale nie jako Herceg Nowi, a jako, uwaga, Sveti Stefan. Tak jak wyspa, na której dzisiaj stoi prywatny hotel przyjmujący bogatych turystów. Jednakże zmianę Herceg Nowi zawdzięcza herceg Stjepanowi, księciu, dzięki któremu w XV wieku rzeczywiście Herceg Nowi bardzo dynamicznie się rozwijało i przeżywało okres prawdziwego prosperity. Herceg Nowi to miasto nad Zatoką Kotorską, które regulowało także wchodzenie do zatoki wszystkich, którzy chcieli tu przypłynąć. To tutaj decydowano, kto może, a kto nie może zagościć na wodach Zatoki Kotorskiej. Głębić historię Czarnogóry wcale nie jest łatwo, ale pierwsze wzmianki o plemieniu, które na terenach dzisiejszej Czarnogóry osiadło, to wzmianki o Ilirach, tych samych, którzy zasiedlali Chorwację. Następnie po rozpadzie Imperium Rzymskiego w wieku IV Czarnogóra dostała się pod wpływy Bizancjum. Kolejna ważna data to wiek XV, kiedy to Turkowie uderzają na Czarnogórę i próbują ją podbić. Udaje im się to za wyjątkiem wysoko położonych terenów, bo tam panują lokalni władcy w wieku XV, a od XVII wieku władzę obejmuje ród Petrowicz Niegorz, bardzo w Czarnogórze znany, szanowany i o tę niepodległość Czarnogóry walczący. 1855 rok to pierwsze niepodległe państwo Czarnogóry. Kolejne lata to powstania, odpieranie Turków, włączenie do Federacji Jugosławii. Ważną datą jest 1992, gdzie za sprawą 95,96% głosów Czarnogóra staje się niepodległa. W 2002 roku przyjmują jako swoją walutę euro. 21 maja 2006 roku jedynie 0,5% głosów sprawia, że Czarnogóra staje się osobnym państwem. Przypadek? Nie sądzę. Wycieczka po Zatoce Kotorskiej była samochodowa,
No to i zakończenie będzie samochodowe w lekkim szumie klimatyzacji, która pozwala złapać oddech. Oddech, który zabiera nie tylko ogromnie wysoka temperatura, która panuje w Czarnogórze w sierpniu, ale także te widoki, które zabierają całkowicie i zapierają dech w piersiach. Po prostu objazd Boki Kotorskiej, Zatoki Kotorskiej to zdecydowanie coś, co trzeba tu zrobić, bo to miejsce jest spektakularne i obłędne w każdym swoim kawałeczku. I te wszystkie miasta, i te góry, i ta woda czynią, że to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w Zatoce Kotorskiej i dzięki, że w ogóle jesteście tutaj z nami. Zapraszamy tych, co jeszcze nie są, do pozostania, bo będzie się dużo działo i będziemy do Was na pewno często się odzywać z tej strony kamery. A tymczasem zapraszamy także na naszego bloga www.robimypodróże.pl. No i do zobaczenia!